Cześć, macie Witajcie w kolejnym odcinku The Sims 4 i na starcie mamy Armageddon. E, Mucie głodni, mije porywają, dziecko płacze, e, a poza tym był remont w domu, jak widzicie, więc po kolei od końca. E, tak, był remont, e, jak widzicie. Każde dzieci dostało teraz swój pokój, bowiem stwierdziłam, że jak kiedyś mi ja odejdzie, to tutaj będzie pokój Adasia. Ja kompletnie nie wiem, jak ja kiedyś patrzyłam, że te pokoje będą równych rozmiarów. Naprawdę nie wiem. E, ale mniej więcej tak to teraz upnęłam. Tutaj jest pokój Gustawa. E, tutaj jest pokój Basi. Jest taki przesłodki różowy i taki o, O, jest taki, taki uroczy. Tak, pokój Gustawa. E, mi pokój, słuchajcie, zmniejszam. Oczywiście zostawiłam jej Pascala. E, tutaj jest Ada się z Cornelią. E, więcej tutaj chyba zmian nie było. Na dole chyba też nic nie robiłam. Nie wydaje mi się. E, I tak... E, tak, tutaj też na pewno nic nie robiłam. I właśnie wchodzę słuchajcie, do gry. Yy, mije porywają. W ogóle yy, włączam safe i taki nieokreślony dźwięk. Myślę, że znam go skądś skojarzymy się z wampirami. Nie, kosmici. Dawno nie mieliśmy kosmitów, co? Dobrze, więc popatrzmy, jak tu pięknie nam porywają mije. Opa! Dobra, to byłoby na tyle. Yy, aha, Basiunia obudziła nam. O Boże, ten nam się teraz buntuje. To, to już ten czas? O, jakiegoś dzieciaka znasz? Aha, kojarzę. E, nie, czekajcie, czekajcie. To będzie tu. Buntownik, okej. Okay. Fokaż, a nie, ty idź jeszcze spać. Jak tam, Wasiunia? Basiunia też idzie do łóżeczka. Spoko. Ada się jeszcze śpi. To nam się zepsuło. Mamy w ogóle 20 simoleonów. No, a jest środa. Idziemy dzisiaj, słuchajcie, do pracy. E, za dwie godziny, bo musimy zdiagnozować dwóch... Wow! To UFO zawsze tak nisko latało? Okej, okay, bo musimy zdiagnozować dwóch pacjentów. Mia, ja ciebie tak... Ojojojo, jak ona słodko tu śpi. O, jeden króliczek na dupci. Jest przekochana. E, Mija, słuchaj, a może ty byś spróbowała to naprawić? Ja wiem, że ty jesteś już oszołomiona, ale może się nie poślizgniesz i nie wyrdziesz głową zle. Taka typowa śmierć w łazience, chociaż głową o wannę, nie, no, ale nie mam wanny. Dobrze, Cornelia idzie zaraz do pracy i jest głodna, to wiecie, co ja ją wolę teraz obudzić, żeby ona cokolwiek zjadła? Otwórz. Nie wiem, to możesz, weź porcję. Idź szybko to zjedz. Yy, Mija tutaj ten wszystko to poogarnia, bo my idziemy z Kornelu do pracy. A mam nadzieję, że tylko cię, wiesz, cię porwali, nic ci więcej nie zrobili. I później to powycieraj. Jeszcze chciałam, słuchajcie, dzisiaj zrobić taki spęd dziewczyn, na przykład u Hajlin, bo ona ma teraz najbardziej wypasioną chatę z nas wszystkich, praktycznie. No, Terenit chata też jest spoko. No czy ty? no powiedzmy, że zdążysz coś tam dziabnąć a i muszę te żaby, żaby, żaby rozmnożaj, dziękuję młody, ty masz? masz dobrze i po jednej sobie sprzedajemy u ciebie tak samo no, finanse troszkę podreperowane e, Mija, czy ty? nie, ty jeszcze nie Tutaj nasze kuleczko mała śpi. O, o, malutki płacze. Na karm. Wyrzuć. E, uciszaj. Idź. Nie. E, dołącz. Dobra, jesteśmy. Nie do zlewu. Halo. Kto tu pracuje? Jerzy Bocian. Gdzieś go widzieliśmy. Ta awansowała. Dobra, idziemy zobaczyć, kogo tutaj mamy. Wujek, co ty znowu chory? Wujek, chory. Ciebie nie znam. Dobra. Więc tak. E, prowadź diagnozę i próby tkanki. Dobra. Zbadaj. Weź tą próbkę od wujka. Co ci wujek? Głowa ciebie boli. Może ciebie nie zabije. Ktoś moimi siostrami musi się piekłać, prawda? I przy, musimy Cię prześwietlić. To jest skierowanie na rentgen. Zostaw ten zlew! Jak brudny, to ktoś myje. Gdzie ty jesteś? Przytyło ci się yeah. chyba. Kiedyś z Tobą pobiegam. Kiedyś. Na razie tak bardzo nie masz czasu. Czy Wojek też jest kosmitą? Nie pamiętam. Ale chyba tak, słuchajcie, jak to jest brat y, mi. Tam jeszcze nikt nie przyszedł. Dobra, prześwietlaj go szybciej. Tak, Gustaw musi iść do szkoły. A musimy zanalizować próbkę. Tak, usiądź sobie tam. A to nie było to prześwietlenie, zapomniałam, to jest takie coś dziwne z latarką. O, to prześwietciało. Dobra, ale mamy przyzwoitą, spuchniętą głowę, mu damy. Bo w sumie to mi bardziej zależy, słuchajcie, na tym, żeby y, tam wypełnić o tu, 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 tych dwóch pacjentów, niż ogólnie to, bo ona i tak będzie sobie sama do pracy chodziła i ogarnie. O! Zrobimy zaraz wizytę domową. Tylko czekajcie. Najpierw tutaj go zdiagnozujemy. Gdzie ty? Uu, kogoś ty tu dorwała. Lecz pacjenta na spuchniętą głowę od zastrzyku. Kto to jest? Nie, to jest pani. Tak, kopytko. Ona chyba do bociana szła. Dobra, nieważne. Idziemy wujka leczyć. Wujek jest najważniejszy w naszej rodzinie. Boże, to kościotrup stał. Ja myślałam, że to jakiś człak. Nasz wujek. Już, wyleczony. Dobrze, a my idziemy, słuchajcie, na wizytę domową. Idź na wizytę. E, Okej. Okay. Dobrze, kochani, jesteśmy na wizycie domowej. Zbadaj i podaj lekarstwo. Trzy razy. To co ja mam? Filip? Filip Smith? Czy to jest kolejny Smith? Oczywiście, Emil Smith. E, dobrze. Um, to może przyjazne powitanie... Bo ja w sumie nie wiem, czy, co ja tutaj mam tak zrobić. Dobra, przyjazne. Oglądaj działania, przyjazne. Ale zaraz ja chcę ich leczyć, tak? Mam tu z każdym jakieś witanie się. Jest tu jeszcze ktoś? Nie jest. To dlaczego zbadaj i podejść trzy razy lekarstwo? Ja nie chcę z Tobą nic oglądać. Ja chcę Ciebie wyleczyć, tak? Czekajcie, tam gdzieś wcześniej coś było. Nie dopatrzyłam. Udziel porady medycznej. Nie. Nie, jest tylko udziel porady medycznej. No dobra. O, tu, tu, tu. Ten chyba jest chory. Czekajcie. Jest. Mamy pacjenta. Spadaj od niego. Kto to jest w ogóle? Kinga Smith. Jezu, u nas to jest patologia. Same Smithy. No oddychaj, oddychaj głęboko, tak. Czy płucka czyste? Słuchaj, czy tu mi zatrębinia? Podaj lekarstwo. A to ja nie muszę dawać tych. O kolejny choruszek. Jezu, ile was w jednym domu mieszka? Co? Masz wsadzić sobie to gdzieś czy coś? Dobra, jedno zdrowe. Chodź te drugie. Cię też zbadam. O, o, o. Oj, trzecie przyszło. Nie, ty, zostaw wampiry. Proszę, podaj lekarstwo, potem musimy zbadać ciebie. Masz sobie golni, będzie ci lepiej. Dobra, teraz już tego zostaw, idziemy tu. W ogóle mówicie, że Cooper ma żonę. Gdzie tu jest Cooper? Jest Cooper. A rzeczywiście ma żonę. To go sfrenzonujemy. Dobra, podaj lekarstwo. Zresztą przyjrzymy sobie tutaj mężczyzn, z jakich mamy. Niko ciekawego muszę przyznać. Stanisław jest nawet spoko. Brawo, udało ci się pomóc wszystkim pacjentom i wyleczyć. I zasługujesz na poklepanie po plecach. To była świetna robota. A teraz prawo wracać do szpitala. Okej. Okay. Um, wróć do szpitala. Muszę Wam powiedzieć, że szybko nam to poszło, bo jest godzina dziesiąta, a ja się. Mamy kość nowego. A ja się spodziewałam, że dłużej to zajmie. Kto to jest? Nie znam pani. O, uh, uh, Jan Krause? Patrzcie, to jest ta lafirynda od tego, Coopera. Tak, Bir? On też Bir? Nie, on jest ląksza, ale jego żona podobnie wygląda. A to kto jest. A pan jest nastolatkiem, to się panem nie interesuje. Tu jeszcze jakiś okaz był. A tu... Kinga Smith, Ty przed chwilą nie byłaś. Dobra, choć poleczyć jeszcze raz. Prześwietlimy ciebie. Analizować mi się średnio ciebie chce, więc wszystko sobie tutaj po prostu ztegujemy i tutaj oto zobaczymy, czy nam zatrybi? Idziesz tu, no chodź. Potrzeba więcej badań. Co oni tu będą jeszcze? Na bieżnie, tak? No to zbadaj pacjenta. Na bieżni. Nie wiem, czy to jej w czymkolwiek pomoże, no ale... No, dawaj, biegaj. O, przybrała się. U, jak ty wyglądasz? W ogóle no tak jakby coś się stanęło. Biegaj, biegaj. Ojej, ja, ja wiem, że tobie się chce spać, ale wiesz. Mamy coś już? Nie, mam zbodę pacjenta. O, idziemy zajrzeć. Aha, ona musi chyba siedzieć. E, do uszu zajrzymy. Jezu, ty sama Kornelia. wygląda, jakbyś chora była. Nie, to łóżko jest zajęte. Halo. Weź sobie stąd wyjść, co? Czemu nie ma apagę? Jest, wyproś. Nic ci nie dolega, zdrowa jesteś, się. Dobrze, przyszła tu. Okej. Okay. Więc tak, dawaj te... Czemu nie mogę do uszu? Ty masz gorącą lamę jakąś. No to już cię przy... Usiądziesz? Halo? No nie mogę cię leczyć. A na rentgena nie. Może ja poczekam, aż ona usiądzie. Tak, to, to jest dobry. O! Usiadła, jak jakieś się zdecydowałam iść do toalety, tak? Dawaj te uszy. Mózgu nie masz. Diagnoza. Co dalej? Temperatura. Ok. Mierzymy temperaturę. O, dostępne słabe diagnozy. Ale ja muszę poprawnie zdiagnozować, czy niekoniecznie? Z powodzeniem. Ok. To zajrzymy jeszcze do oczu. Nie wiem, może teraz tkankę zechcą. Nie, rentgen. No to dobra, idziemy na rentgen. Ty pójdziesz na rentgen. Rengen jest tu. Jak będziemy wracać z Rengena, to skoczymy do toalety. Mam nadzieję, że ona z tą energią wytrzyma. Dobrze, że Rengen jest szybki. OK. A, bo tu ją musisz odprowadzić. Dobra, to to ci na razie odklikam. O, małem przyzwoitą. Ja bym powiedziała, że to jest lamie grypa, wiecie? No, znowu tutaj musiałeś przyleźć do tej pokraki. Weź ją tu. Czekajcie, już się zdecydowałaś, że usiądzie tutaj. Masz lamią grypę. Chodź, dam ci szczepionkę. Zobaczymy, że to zatrybi. To nie była lamię grypia. Grypa. No. O, a ta sobie zasnęła. A ja gdzie mogę zasnąć? Dobra, to w takim razie szybko przetegu, przetegujemy. A prześwietlimy ciało. A dajmy sobie śpisko rozlewowe, leczyliśmy. Może tej nic nie będzie. Trzeba więcej balej. Wiesz co, idź do toalety, zostaw ją. O, na tyle siedzi, to jeszcze 5 minut posiedzi. Coś mi się tak wydaje. Czy ty jesteś synu w szkole? Jestem. Weź pozdobywaj trochę przyjaciół. Wiesz co? Weź sobie golni kawę. Chociaż tyle dobrego z ciebie zostanie. Tak mi się o żabach przypomniało. Wiecie, bo dzisiaj chyba jakiś mega hajsów nie będzie za to, co my tu wyprawiamy. A że powiększamy dom, to ja się obawiam o rachunki. Zobaczymy, no dopiero za tydzień, ale. Wiem, że za godzinę kończymy. Wynika z tego, że jutrzejszym. Tak, w kolejnym odcinku znowu będę musiała z tobą iść tutaj. O, a to siedzi. A ja już mam jej dość. Ja sobie kawę wypiję. Co ty chcesz od Jana? Ale się spodziewałam, że Jan tutaj będzie. Kto tu jest? Może wszystko jakieś chore. Ten misia zaczepia, ja. Nie, Jana zostaw. Ja nie mam do Jana przekonania. W ogóle, że on został lekarzem? O, tu powinna być jakaś ławeczka i typu usiąść. Ja nigdy tutaj nie widziałem, że tu jest aż tak daleko. A tu jestem, po stronie policji, tak? A to zaraz. To gdzieś tu, w tej okolicy, też chyba powinno być laboratorium, nie? Nigdy nie przyglądałam się tej okolicy bardziej. No dobrze, porozmawiaj sobie tu z nimi. zręczne spotkanie, nie dziwię się. Sobie, czekajcie, on jest, on jest dorosły, ona jest młoda, dorosła. Okej, okay, trochę zarobiliśmy, to wracamy do domu. Gusad, dlaczego ty jesteś w piżamie? Ja się wcale o to nie pytam. Praca domowa nie zrobiona, ty w piżamie no synu. Aha, szóstki masz, no to spoko. W sumie jesteś tego tak miary ogarnięty, to ja bym Cię zaprosiła do siebie. No, na... co tu Basiunia robi? W ogóle czekać, co on chce. A, kupiłam mu właśnie komputer ze względu na tata. To wiesz co, chodź tutaj. Um... Zaraz, bo to będzie gra, tak? Graj w grę. O to, dobra, to idź sobie w to pograj. Mija, no właśnie, bo ty miałeś do Adasia tu zajść. Weź go może jeszcze przewiń, bo coś tu cuchnie chyba. O, weź go, nakarm, super. E, co ty robisz? E, nie, basie na chwilę zostaw. Czwarty poziom ma już basia. Czy coś nam tu sparkluje? Chyba nie. W każdym razie podejrzewam, że nikt właśnie mućka nie nakarmił, więc proszę nakarmić mućka. I ja bym chciała, żebyś ty się położyła chociaż troszkę tutaj. Weź się z drzemni, może to ci pomoże. Mówiliście też, żebym. Aha, ty nie skończyłeś tego. Skończę naprawianie, żebym kupiła jej lepsze łóżko. Na razie, słuchajcie, mamy inne wydatki. no To jest bardziej istotniejsze. no Jak na przykład o dzieci. No, zostaw, Basiunie. Co tu Basiunia robi? Basiunia nie. Pokaż. Uwaga, coś ktoś. Czekaj, bo ja ci patrzę tutaj takie fajne kupiłam. Aha, tu możesz ten. Baw się lalkami. Co tobie dolega? Syf, Aha. Ja widzę, że kosmici już ci przeszli też. Co ty się modlisz nad tym śmietnikiem? Ha. się siostry i brata? Czemu nie? Uhuhu, to się mija odwaliła. Dobrze, Felix, Przyjazne. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak e, dogadaj się w kwestii rachunku. Bo zapewne na nas to zwali. Dlaczego nie chcesz? Co? Jakie romansowanie? Halo! Ty miałeś go przetulić. A jako kolegę. W sensie brata. Jest jakiś przeproś? Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi, może to za bangla. No i ja w ogóle dlaczego nie ma, że oni są rodzeństwem. Dobrze. U, a kto to taki ładny? A może mego, słuchajcie, poznamy i zaprosimy dla Corneli. Powiedzmy, że e, Mija zacznie się powoli bawić w swatkę również. Dobrze, e, poproś o stolik. No tego miałaś przywitać. No dobra, już go zna. Aha, też ma żonę. Ja zobaczyłam, że wszyscy przystojni faceci w tym mieście mają żony. Gdzie my dostaliśmy stolik, halo? Dobrze, już koniec rozmowy, ja chcę do stolika. Przepraszam, dostałam ten stolik. Aha, tutaj dostaliśmy, okej. Okay. Dobra, usiądź, zamówmy sobie coś. Może coś jakieś. O, ciastko. Ja, dlaczego to wszystko krocie kosztuje? Dobrze, zamów do stolika. Powiedzmy, że wyskoczyli na drinka. O. A to jest Cooper? Dobra, nieważne. Tak, to uwielbiamy. I tyle na razie. Czekajcie. No, oczywiście, że Cooper. Zobaczmy, kto tu jeszcze urzęduje. Tutaj nikogo nie ma. A to? A to ten, co żonę ma. Dobra, nie interesujemy się nim w takim razie. E, czekajcie, bo chcę zobaczyć. Zadbaj o siebie. Myślałam, że jest, połóż się spać czy coś. Co ty tu przeżywasz? To tam jeszcze przy... czekajcie. Będziemy jak monitoring osiedlowy, będziemy sprawdzali, kto przychodzi. Przypomina tego, nie? E, Abelarda. A w ogóle, Abelard jeszcze żyje? Że ja się zapytam? Czekajcie. Aha, nie sprawdzę, ok. Tak, mówiliście, że oni nie mieli razem dzieci, to ono nie będzie na drzewie genealogicznym. Trudno. Pani park. Halo, ja się doczekam dzisiaj tego drinka. Ile to jest wybełdać by trzy składniki, no? O to o tereni myśli. Może słuchajcie, zadzwonimy do tereni. Rozmawiaj, co tam, jak tam. <laughs> Zaraz chyba zrezygnujemy sobie pójdziemy stąd. Przecież było zamów do stolika, ile razy mam to zamawiać? No proszę, halo. To co, jak zamówiłam tylko to bez jedzenia, to nie przyjdzie. Dobrze Antrekot pójdzie dla ciebie. My sobie zamówimy to takie kolorowe. Teraz już dostanę. Panie barman, pan się obijasz? Ej, my byliśmy prawie przed nimi. No, dlaczego oni już dostali. O, o, w końcu zamawiają. No, nie, nie najlepsza to restauracja jest. Zaczynamy narzekanie. O, dobrze. Nie, zostaw, chodź tutaj sobie z nim porozmawiaj. Aż tak bardzo ci się nie chce. No dobra, jak już poszłaś. Ale w restauracji! Jezu, ręce mi opadły. Nie no, dlaczego teraz? Dlaczego tu? Dlaczego w tym momencie? A kto nagrobek grobek ma? Widzicie, pójdziecie do restauracji i za długo na posiłek czekacie, to umrzecie z głodu. No, no ej, o, patrzcie, a, ta zapobiegawczo ja z jedzeniem przyjdę popatrzeć. O. No tak, ona się nic nie przejmuje. Dobra, no wszyscy stoją, ale ja zjem Dzięki już zdążyłam umrzeć czekając na twój posiłek. O, no cóż. A ja sobie ten nagrobek jakoś mogę wziąć, czy cokolwiek? No. Dobrze, kochani, akcja mi się tutaj przeniosła na karmę Mundźka. Eee, nagrobka chyba nie dostałam nigdzie, nie. Kto tu na napaskudzał? Już mi... Rozstrzyganie konfliktów. Eee, już mi chabaś tu wyrósł śmieciowy. Dobrze, czekajcie, bo teraz my będziemy musieli sami wszystko ogarniać. Więc tak, u, Patrzcie, jaka nasza Basia jest mądra, sama sobie przyszła tutaj z nocniczka skorzystać. No, e, Gustaw, ja Cię bym prosiła, otwórz, e, weź sobie coś zjedz. Kornelia, e, jak Ty? O, patrzcie, jak jej się poprawiło, super. Dobrze, ale jest już 23, Ty na szczęście masz rano Wolne, to rano sobie ogarniesz ogród, a na razie ja bym cię prosiła, żebyś tutaj przytuliła Adasia i poszła spać. A nie, Adaś śpi, zostaw Adasia, to idź spać. Ty ustawisz co też zjeść śniadanie, a teraz wszystkich zapraszam do spania. Wiecie, co jedna korzyść jest z tego wszystkiego, że mi ją umarła w restauracji? Że moi smowy nie są z tego powodu nieszczęśliwi. Ja jestem nieszczęśliwa tylko z tego powodu, że nie mam nagrobka. No, to dobranoc wszystkim. Dobrze, Gustaw się obudził, jest 6 rano. Zapewne jest głodny. Oczywiście, że jest głodny. Ja bym cię prosi prosiła, żebyś się ogarnął. Mm, tutaj zjadł sobie coś. Weź, może wyrzuć najpierw to jedzenie, bo ja tam nie wiem, co tam jest tak naprawdę. Kornelia, czy ty się wyspałaś? Wyspałaś. Mogłabyś tutaj sobie skorzystać i tutaj wziąć prysznic? Co jest? Aha, tu jest teraz weź prysznic, okej. Okay. I też również byś mogła coś zjeść. Jak tam nasza Basia? Basia jest powoli też głodna, ale poczekamy, aż się sama obudzi. dość grzecznie śpi. Rozważam opcję, słuchajcie, niani, ale to zobaczymy, jak sobie będzie Kornelia radziła. Bo tutaj nie mam pewności, czy on sobie poradzi, czy nie poradzi. Dobra, młode, wyrzuciłeś to. Weź otwórz, co nam zostało. Trochę zostało. Weź sobie szarlotkę może zjedz. Musiałeś zepsuć. Dobrze zaraz to naprawię. Potem wytrzyj. Co ty byś chciała? Wziąć udział w wolontariacie. Okej. Okay. Zaraz, bo ja muszę jeszcze żabę wam porozmnażać. Zanim on pójdzie do szkoły. On w ogóle chyba wczoraj wiecie, co lekcji nie odrobił mam wrażenie. Nie to. Chcę tu. Jedną żabę. Dobra. Odrobiłeś? To odrób... A nie, idziesz już do szkoły. To idzie szkoły. W szkole sobie odrobisz lekcję. Ty i tak jesteś szóstkowym uczniem, więc jesteś zdolny. Pokaż. O, połóż się pilnie. To sobie wyrzucimy. A, dziękuję, nianiu, dziękuję. Ja jestem ciekawa, nianiu, coś ty ćpał, że ty tyle lat żyjesz. Naprawdę. Dobrze, znowu jest zepsute jedzenie? Dobra, tylko to wytrzyj właśnie. Co ci się stało? Wyżyć zepsute jedzenie. I jeszcze sedes popsuty. Och. Wszystko w tym domu się psuje. Jakby Pascal żył, to by naprawił. Co to w ogóle jest? Nie chcę ciastków. Może być to. Potem weź to napraw. A masz nie, nie wstaje coś. Co jest? Prześladowany prymus. Powiedz nauczycielowi tam. No. Basia jest gładna. Na no nic. Stań sobie śpi. Ty sobie zjedz i pójdziesz ogarniesz sobie tutaj ogród. I tak myślę, że może byśmy się wybrały właśnie wszyscy do, wszystkie dziewczyny do Hailin. Dajcie to już posprzątam. O, sparkluje nam dużo. Ewoluj, ewoluj. też. Fajny był kiedyś motna ewolucję wszystkiego. Tutaj nie. To chyba jeszcze. Tak. I to wszystko porób. A ja, wiesz co, otworzę lodówkę. I weźmiemy to i damy Basi. Niech Basia w ogóle coś zje zaraz. A czemu tu nie mogę? No tu możemy. Weź sobie porcję. Wstań, Basiu. Tak, bo brzuszek taki już głodny. Super. Chodź tutaj sobie weźmiemy. Zaraz muszę zobaczyć, jak ona na tych poduszkach będzie jadła. Ale fajnie. Tak, tapu, tapu. Dobrze. Um, tutaj ewoluuj. Co możesz o czasach, można, czy nie? Nie, nie można. Ja wiem, że ci strasznie spada ta rozrywka. No jak nie można, nie ewoluowałaś. Stanęłaś się z tej strony, co trzeba. O, widzisz, teraz dało radę. Coś jeszcze jest? Chyba nie. O, wyświetlenie nie, mamy ta tablicę pełną. Ok. O, zaraz, jeszcze tutaj opcjonalnie to może być do ewolucji, ale nie. Boże, Mundzik znowu głodny. Idź go na karm. Ja się zastanawiam, słuchajcie, czy o, tutaj Mundzika nie przestawimy. Nie wiem, zastanowię się jeszcze nad tym. O, które jest? Jest jedenasta. Jeżeli co, te plony ja jeszcze sobie zostawię? Podleję sobie wszystko. Ziarna jeszcze kupimy na razie. Czemu nie? Podlej. Jest, podlej. Dobrze, podlej i zaraz pójdziesz do Basi. Co tam? A czemu tu Basi chcesz kłaść? Basia, śmierdzi. Basie to trzeba umyć. Wiesz co, czekaj, jak ty tu już jesteś, zostaw to podlewanie. Weź yy, opiekę. Wychowawcze? Nie. No, wyką z bąbelkami. A nie, ona już nie cuchnie, a przed chwilą cuchnęła. To ja, to ja już sama, nie wiem. Słuchajcie, yy, dobrze. To tak. Weź, yy, podlej i weź po wszystko i pójdziecie do Hailin. A Basia, Basia nie ma. się Basia nie musi bawić. Gdzie tu? O, tutaj. Rysuj. Zlamał sobie. Oddaj to. Proszę bardzo. A tutaj sobie będzie się działa dobrze. Adaś, grzecznie śpice jest bardzo podejrzane u takiego małego dziecka. to tutaj właśnie poogarnie ten grudek. Tu ktoś chodzi i gwizda. Czy mi się wydaje? Ransa ktoś biega. Muszę sprawdzić, jak są te doniczki ustawione, bo mi się wydaje, że w tamtą stronę, dlatego ona z tamtej strony podchodzi no i jeszcze musimy to poodchwaszczać wszystko, bo widzę, że już chwasty rosną. I jest trzynasta, ale to nic. My i tak sobie pójdziemy do dziewczyn. Serio, szwagier? Żony nie masz? A nie, w sumie czekajcie, bo wy macie to czwórkę dzieci już, to ja się tam nie dziwię, że ty chcesz uciekać. Trójkę dzieci. Agata, Julia... Paulina. Jezus, same córki. To jest niepokojące, zdecydowanie. Tak, weź to podchwaszczaj. Już wszystko? Chyba tak, skoro się do ogniska mi dobierasz. Co ci nie pasuje? Właśnie dlatego już idziemy do twojej siostry ją odwiedzić w San Manchuno. Razem z resztą sióstr? Nie, dzieci zostają. Dzieci zdecydowanie zostają. Gdzie jest, jest San Myszuno? Wy mieszkacie tu. Tak, wybierz się. Idziemy z. O... Gdzie są wszelkie moje siostry? Terani, idziemy. Gdzie jest Irma? Irma. Nikolaj Smith, boże ciebie nie pamiętam. Czy bierzemy maję i kaję? Widzę maje. jest kaja. Dobra, ja też weźmiemy. Bo to ma być jakiś siostrzany spęd. I lecimy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. O, tu się te plakaty szukało i śnieżne kule. Dobrze, ale my wprosimy się do środka, jak sobie coś znajdziemy. Mamy coś? Mamy! Fajnie. Przy Przepraszam, czy ty jesteś znowu w ciąży? Halo, bo ja się chciałam tu wprosić i coś. Nie, tegest. Czemu wyjdziecie, jak nie wiem? Tak drepczecie. Weź to wszystko, odteguj. Weź wprost się do środka, tak? Możesz prosić się do środka? Halo, przyszłyśmy siostry odwiedzić. Czemu nie mogę? No, tu chcę, tak. Podejdź tu razem, o! Zadziała? Jejuta ja jest znowu w ciąży. Jaka masowa produkcja! No, czekaj, nie miotaj mną, bo chcę zobaczyć, w którędy to się wchodzi. Chyba kantem się staje. Dobra, wproście się do środka. Czy to może zadziałać w końcu? Jak to nikogo nie ma w domu? Dobrze, zajmiemy się czym innym. Co tu dają? Rzeźby, kamienie. O, sąsiadka jest. Ta sobie ktoś gra. Czy jest tu jeszcze coś w miarę interesującego? Kto to jest? Pani Żubr. Ej, no, ale ja się spodziewałam, tu, że będzie Hailin. A i co teraz się siostrami mamy robić? Dobra, poszukam sobie świeżych kuli, wezmę plakat. Poczekamy chwilę, może któreś wróci, wróci jest 16, nie? Może one pracowały czy coś? Nie wiem. Wproście do środka, spróbuj teraz. Da radę. No i ja wiem, że ty się tu rozgadałeś. Halo, ja chcę się do środka wprosić. Dalej nie ma nikogo w domu. A czekajcie, ktoś tu idzie. I ktoś dziwny. Dobrze, weź tu z zapytaj się. Czekajcie, bo ona jest lekarzem. Może ona może sprawdzić, co ona tam urodzi, czy coś takiego, bo wiem, że można, tylko nie wiem kiedy. Chyba nie można jeszcze. Dobra, to udzielimy tylko porady. Wyglądasz podobnie bardzo do Mii. Ten tam coś cuduje. Ale jak to tak. No, zawsze wszystkie siedzą w domu, a jak potrzeba to nie ma. To wiecie co, czekajcie, bo tutaj gdzieś jest chyba klub. Y czy to nie w tej dzielnicy? Chciałam na karaoke je zabrać. Nie, tu nie. Już jest zresztą późno już nic z tego nie wyjdzie. No, cały dzień stały i czekały. No Jest ktoś? Nie ma. No to trudno to wracacie do domu raz. Zrobimy spęd u nas w domu wieczorny. Jej, masz się drugi poziom myślenia. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. W każdym razie tak pomyślałam sobie, że. Gdzie jest Basia? Basia, czemu jesteś na dworze? Weź przyjazne, obejmij czule. A właśnie tak pomyślałam, wiecie, że w sumie, żebyśmy nie zapraszały dziewczyn. Tylko właśnie spędziły czas e, z naszymi dzieciaczkami, nie? Zaraz zobaczę tylko, czy Mundziek nie głodny. Nie, Mundziek nie głodny. A gdzie idziesz, synu? Co chcesz z módkiem? Bawić się i schować do wyposażenia. Okej, okay, a ty odrobiłeś w końcu lekcji? Proszę mi natychmiast lekcję odrobić. Wczoraj nie zrobiłeś, dzisiaj nie zrobiłeś. No co to ma być? Opieka nad moimi dziećmi. Dobrze, potem jej poczytamy do snu. A na razie, chodź, coś zjemy. Jakieś umiejętności komedii, super. Otwórz. A to sobie weź porcję. Czy Basia jest najedzona? Powiedzmy, że Basia jest najedzona i jest przeszczęśliwa. Dobrze, więc chodź sobie tutaj, a, skorzystaj z nocnika. Gustaw, robisz lekcję? Tak, super. Schowaj ten pamiętnik. Nikt nie może wiedzieć, że tu masz pamiętnik. Synu. Weź sobie tu skorzystaj, jakbyś mógł powycierać, to byłoby przez super. Jak że słodko wspina? Ja już potem ptała na górę. Dlaczego Adaś w ogóle się nie budzi? To jest naprawdę niepokojące. Czy ty tutaj masz jeszcze coś? Zrób dodatkowe zaliczenie potem. Co tam? O, widzicie, Irma nas zaprasza. Dobra, dzisiaj mamy taki bardzo wyjściowy odcinek, to idziemy do Irmy. Tak, Basia i Adaś są w żołobku. Nie zapominajmy, że Irma wprowadziła się do Kaleb'a. Co tu mamy? Kaleb jeść robi. Dwie sypialnie. Tutaj pokój dziecięcy. No niestety im się nigdy nie przyda. Bo nie zapominajmy, że Kaleb przez to, że porzucił wampiry, został się bezpłodny. Cześć, tu przyjazne. Może popatrzcie w gwiazdy sobie, tak na ulicy. O, zaproś do patrzenia w chmury. Ty nie jesteś wampirką, prawda? Nie jesteś. No wiecie, szamrana dzielnica, nie wiadomo kto kiedy napadnie. Co to jest? Boże, nie toperze tu latają. To jest jakaś roślina, ja tego nie widziałam. My nie można zabrać plonu. Aha, będziemy musieli tu parę razy poprzechodzić w takim razie. No co ty chcesz tutaj nakrywać? Siostro, przyszłeś się spotkać. W ogóle musimy popracować troszkę nad relacjami z młodszym rodzeństwem, bo jak widzicie, Maja i Kaja to strasznie bieda. Irma Terani jest super. Może Terani w kolejnej ciąży. No naprawdę ręce opadają. Kuper, czy ty mnie śledzisz? Żonę ma a się ciągle ko mnie szlajasz. Um. Czekajcie, bo ja szukam teraz Hailin. Jest Hailin. Też z nią by trzeba było popracować. Zresztą jakieś nie tu latają. Jakieś straszne straszności. Ty nie mogłeś sobie tutaj takie łoweczki machnąć o. sąsiedzkiej. Dobra, weź ją tutaj obejmij jeszcze obejmij, chodź sobie skorzystać z dzikiej toalety i wracamy do domu, bo obiecałam Basi przeczytać książeczkę na dobranoc, tak? No idź korzystaj z tej toalety, bo będziesz wracała do domu. Kale, ty gdzie się wybierasz? No cześć żono, dawno się widzieliśmy, cześć mężu. Odkurzałeś dzisiaj? Patrzcie! A abelar dalej biega. O, że te ich piękne rozmowy. Dobrze, a ty wracaj mi tutaj zaraz do domu. Na szczęście ty się dobrze trzymasz. Ta też dzisiaj cały odcinek ma parcie na szkło. No, a my wracamy, przeczytamy Basi, Gustawa utulimy i będziemy kończyć odcinek. I jesteśmy w domu. Słuchajcie, jest bardzo podejrzane to, że e, Adaś się w ogóle nie budzi, więc ja go sama teraz nakarmię i przytulę, bo naprawdę to jest dziwne. Czytaj. Yy, tak, Basia zrobiła kupę. O, a Gustaw sam się położył spać. Widzicie, on jest mądrym chłopcem, no. Dobra, nie robiłeś tego zadania dodatkowego, a masz lekcje odrobione. Yy, masz szóstki, więc jest przesuper. Gdzie ty jesteś? Idziesz, no. Wiesz ja co, tak myślę, że może jak tobie się mocno nie chce spać, to byś jeszcze plony pozbierała. No tak by się kasy przydały jednak, nie? Co ty znowu kupę robisz? Ale gdzie tu, tu takie tupu, tupu, tupu? Ja chcę ci tu poczytać. Czekajcie, może go przewinąć trzeba? Nie, nie trzeba. Już nie płaka. Dobra, no i sruda łóżeczka. O, poczytamy. O koteczku, co był chory, leżał w łóżeczku. O, przyszła żona, dała w łeb i poszedł spać. No, no tak w skrócie. E, czekajcie, bo tu mi coś znowu sparkluje. Ty? Nie to albo tamto z tyłu. To. I weź jeszcze nie. Dobra, i zbierz cały plon. Ja sobie to na szybko sprzedam i zobaczymy. No, zbieraj zbieraj. E, Adaś płacze! Co? Dowiedz się, czym tkwi problem. Halo. Adaś, o co chodzi? Zostaw to! No. Czym tam twój problem? Co nie tak? A potulić trzeba już! Potulę, wyrzucę, pogaworzę. No, już. Już maleństwo ululane. A dobrze. A czy plon cały zebrany? Nie zebrany. A czemu nie mogę? Albo może jednak zebrany. Ale tu mogę. Zbierz. 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 Dobra, mądzik nakarmiony. Tu jest zbierz cały plon. I stąd jeszcze pozbieramy. Ja wiem, że ja to trochę przedłużam i jest pierwsza w nocy, ale Kornelia słuchajcie, jutro idzie do pracy. I mądzik głodny. Dobra, zostaw już te drzewa, jutro to pozbierasz, nakarmućka i idź spać. Ja się spodziewałam, że ty masz dwa dni wolno pod rząd, a tu jutro rano idziemy do pracy. Więc dobrze, kochani, ja na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Ja sobie to zaraz jeszcze wszystko posprzedaję, może te kule gdzieś e, poustawiam, nie wiem, on na przykład na biurku jedna, druga, no, rozmnożymy jeszcze po żabie sobie, no, więc spotkanie u Hailey nie wypaliło. No, jak wiemy, nasza młoda, młodsza siostra ma różne wyskoki, nie po raz pierwszy zresztą. No i cóż, co będzie w kolejnym odcinku? Nie wiem. Zobaczymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, Aha. dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!